Kolejny odcinek Urokiego Takiego, baby! No i ja was witam, moi drodzy, oczywiście po raz kolejny zapraszam was do gry Bowser's Fury. I dzisiaj będziemy sobie przechodzić kilka kolejnych fajnych wysep, gdzie naprawdę czeka na nas dużo wyzwań. Jak na przykład będziemy się dzisiaj wspinać po niewidzialnej wieży, czy też dla przykładu zawalczymy na arenie z bossami z Super Mario 3D World. Oczywiście cel pozostaje ten sam, czyli zbieramy kolejne katszajny i przymierzamy się do kolejnej batalii z Bowserem. Tak więc jak mi poszło i ile dzisiaj katszajnów zdołałem zdobyć, dowiecie się oczywiście oglądając ten materiał do samego końca. No dobra, ale zanim zaczniemy, ty drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych świetnych materiałów z Bowser's Fury i innych gier Nintendo, to koniecznie teraz zasubskrybuj ten kanał wraz z dzwoneczkiem. I jak zwykle zapraszam do zostawienia bardzo dużej ilości łapek w górę pod tym materiałem, a poniżej w sekcji komentarzy zostawcie komentarz o treści hashtag arena dla zasięgu. A ja jak zwykle oczywiście wam życzę miłego dnia oraz miłego oglądania. No dobrze, moi drodzy, to wracamy sobie do naszej rozgrywki. Zakończyliśmy ostatnio na 17 katszajnach i mamy tutaj już kolejne wyspy otwarte. Mamy do nich dostęp, możemy sobie dopłynąć w sumie na Leslie. Czy tam Leslie, tak się nazywał ten dinozaur? Nie wiem, co to jest, jakiś smok z Super Mario 3D World. Chyba sterowanie jest takie samo, już nie pamiętam w sumie. I będę musiał sobie kotka Mario przywrócić. O, ryby, chip-chipy! Dobra, po chip-chipach, idealnie. Słuchajcie, lecimy sobie dalej. Mamy tutaj naprawdę jeszcze bardzo dużo do odkrycia w tej grze. Zapominam skakać. Okej, okay, okej, okay, wszystkie chip-chipy padły. Dobra, dobra. I wiecie co? Zdecydowałem, że zostawimy sobie Bowsera. Gumba kotki. Ale jestem nieśmiertelny właściwie. Jak tak teraz jeżdżę, prawda? Ej, tak mogę wszystkie drzewa porozwalać? O, ładnie. To znaczy teraz tak, zdecydowałem, że sobie Bowsera Juniora zostawię tak jak jest, czyli niech on będzie na tym, że pomaga nam dużo, bo czemu nie? To nie chodzi o to, że jest jakoś mega łatwiej, tylko przede wszystkim odwala za nas część... O, coś tam jest w tle. Część robot, których ja nie muszę robić, czyli skakać po jakieś itemy, on sam będzie skakał, po prostu przyjemniej i szybciej się gra dzięki temu. Więc dobra, Mario Kotek wraca, poproszę Mario Kotka, dziękuję za Mario Kotka i lecimy tutaj na górę, chyba wiem co to będzie taka długa rampa. Make the lighthouse shine, ship skate slope. Tak, będziemy zjeżdżać na czymś takim. O, tu zbieramy znowu kawałki, tak? Dobra, i teraz mi o dziwo działa ten żyroskop. Ja nie wiem, czasem ja ten Pro Controller muszę podłączać, odłączać ze Switcha, nie rozumiem tego. Ja tobie zabrałem kawałek, ale czemu nie mogłem cię zaatakować? Jak się tym steruje? Nie wiem. Tym niby skaczę, ale ja nie lubię tego przyspieszenia. Okej, okay, okej, okay, jest drugi, dobra, dobra, dobra. I teraz tu... żebyśmy się nie zderzyli, nie uderzyli. I tu na górze coś będzie. O! Dobra, dobra, dobra. No, dajesz, Mario. Cztery kawałki, okej, okay, nice. A w razie czego mamy tutaj kolejnego buta i nie wziąłem tego kawałka. I co teraz? Czy mogę jakoś się wrócić? Nie gadajcie, że nie. Znaczy nie, no, wydaje mi się, że tak. Ja sobie tutaj na Mario Kotku... O, o, o. Wrócę? Oczywiście, że się da. Wszystko się da, jak się odpowiednio chce. Zatem jeszcze raz bucik. I... jest! I tym razem się udało. No dobra. Nie było jakoś mega trudno. Five Cat Shine Shards. Co to jest za nazwa w ogóle zadania? Ja pamiętam, że jak grałem te dwa, prawie 3 lata temu już, no niedługo po premierze, to się naprawdę mega trudziłem. I mamy Cat Shine po prostu za dotarcie tutaj. Ot tak, po prostu. Więc Make the Lighthouse Shine, to zadanie mamy zrobione. Ile jest już? 19? O, widziałem te. Boksy. Widziałem boksy. Tak, 19. To jak tam stan Bowsera? Jak Bowser? Gdzie jest Bowser? Where are you, Bowser? O, tam chmurkę widzę. What? Gdzie ja lecę? Co jest? A tu, o, tu jest pudło, tu jest pudło. O! Kupa trupa z kociemi łóżkami, co jest? No, what the hell? Tego jeszcze nie widziałem, albo przynajmniej nie kojarzę. Pytanie, czy ja nie chcę już przeczekać? Gdzie on jest? On się obraził i to tak potężnie na nas. Łaaa! Zobaczę go na mapie? On powinien być... Tam jest, a to wiecie co, to jeszcze jest dużo czasu. Ja nie po... Nie chciałem cię uderzyć tym szelem, przepraszam! To wracamy się, słuchajcie, raz jeszcze. Na początek wyspy. Mam nadzieję, że już będzie kolejne zadanie do zrobienia tutaj. I... jest czy nie ma? Musimy widzowie najpierw dolecieć tutaj.
Tam sobie zrobię innego razu, tak? Na razie skupmy się na zwykłych wyspach. Wtedy będzie nam łatwiej organizacyjnie, bo tutaj... Tak, jest już kolejne zadanie, bo jest naprawdę łatwo tutaj się pogubić. Okej, to jest na czas. To jest na czas. Nie pamiętam, czy jest sprint tutaj. Znaczy, to jest niejako sprint. Okej, nic nie ominąć. Tu chociaż przynajmniej są chmurki. I tu po prawej, tak? Czyli nie zjeżdżać, okej. Oj, 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 oj. Ale to mogę przecież bez łyżwy. Czy mi się uda? I? O nie! Tam trzy zostały na samym dole. Kurde, no nie zdążyłem, ale już Bowser zaraz mi się pojawi. Ach, fuck, dobra, to wiecie co, przeczekajmy już na spokojnie. Z nich... Co? Czemu tak tu coiny pokazują w tamtym kierunku? Jakby ja wiem, tam jest jakiś dodatkowy level. Albo jakieś dodatkowe platformy są. Poczekajmy już po prostu na tego Bowsera. Dobra, już jesteśmy. Poczekałem taką minutkę, dosłownie jakoś. No i co? I teraz tutaj mamy skrzynki i tu mamy skrzynki. Czy da radę jakoś razem rozwalić to? Jedno i drugie? No dobra, zaraz się przekonamy. Co tam Bowser Jr. odwalasz? O, jest cutscenka, dobra, skipujemy sobie. Tak, mogę sobie użyć Gigabella, tak. Rozwal od razu dwa. Okej. Mhm. Rozwal. Dobra, chyba rozwalił. Chyba tam, no. No nie wierzę. Dawaj kotka mi. No Mario! Co? O co to chodziło? Nie mogłem się wspiąć normalnie. What the hell? Nie mogłem się wspiąć jako zwykły Mario, to musiałem wziąć tego Mario kotka. Okej, dobra, mamy Bowsera z głowy jak na razie. Troszeczkę HP oberwał, dostał. Zobaczmy, co tu jest. Co to jest? Co się teraz otworzyło przed nami? To jest jakaś rura, ale dokąd? O, tam są dodatkowe... O, tam Katrzajn jest. Dobra, to zróbmy już to. Miałem nie robić. Tu platforma. Mhm. Czy wszędzie będą chmury, bo ja nie chcę spaść. Wszędzie. Ej, to było S. To było prościutkie. Gazing down at the islands. No dobra. Tu chyba tylko po prostu jedno się tak zbierało i tyle. Pum. A, je muszę jeszcze puścić. Nie! Jezu, ja bym spadł. No, a! No, Mario, użyj tego! No nie... Nie rozumiem tych gałek dziwnych. No i teraz będę jak debil spadał. Dobra, jeszcze raz próbujemy te niebieskie monety. Dobra, tym razem chyba się uda. Jakbyście się pytali... Ło! Dobra, podlatujemy już, głupie, walić te monety. Jakbyście się pytali, dlaczego wziąłem sobie Mario z kwiatkiem, Mario ogrodnika, to dlatego, że gdybym znowu przywalił w tamte kolce, to nie chcę tracić Mario kotka. Mario kotek, czyli ten dzwoneczek żółty, jest naprawdę bardzo dla mnie ważny. Potrzebuję tego jak najwięcej. Mamy już kolejne zadanie tutaj z głowy. No dobra, to teraz oczywiście sobie przywróćmy, tak, Mario kotka. I wróćmy się jeszcze raz na tą wyspę, zobaczmy, jakie jest ostatnie nasze zadanie. A co to jest? To jest coś na czas? O, to jest jakaś arena, to jest jakaś walka! Ojoj! Ja nie wiedziałem! O-o! Ej, dobra, no to w sumie kocie piranie, muszę porozwalać. O, było blisko, a resztę Bowser Jr. zrobił, dobra, taką pomoc ja szanuję, okej. Dałbym sobie radę, ale wiecie, po prostu szybciej poszło. Tutaj czas jest ważny mimo wszystko, bo Bowser zaraz będzie chciał na pewno zaatakować. Dobra, nie jest źle, nawet powiedziałbym, że jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Czy chcę tam iść? Wiecie co? Kurde, dobra, mamy Leslie, chodźmy, podpłyńmy tam od razu. Ja się boję, że zaraz Bowser mnie zaatakuje. O, Bobomb, o! Siema, Bobomb. Ale tam tylko item chyba. Okej. Okej. No dobra, ale... I coś jeszcze? O nie! Bowser.
Niby Mario Kotek, ale... Ale Bowser. Ja myślałem, że Katrzajna dostanę, na luzie. Karamba, no to teraz się zbłaźniłem, tak naprawdę. Ojoj, co teraz tu zrobić? Co teraz tu zrobić? Mam Mario Kotka, ale jeżeli oglądaliście serię Super Mario 3D World, to wiecie, że to jest ten lepszy Mario Kotek. I kurczę... Oj, tutaj klucz muszę zdobyć. Ojoj. To będzie ciężko. Dobra, z który... Ała! Kurde, dajesz! Dobrze, dziękuję, Bowser. Nie, tego nie chcę. Pozbierajmy sobie itemki. Jeśli akurat są. On mnie chyba tym laserkiem nie trafi. Znaczy tak, jak teraz ja nie walczę z Bowserem, to on za jakiś czas się uspokoi. Co jest? Czemu nie mogę wskakiwać na takie... Oha, to jest to. Ujujujujuj. Przeczekajmy chwilę. Ja nie będę z nim walczył, bo on po drodze mnie skosi. Poza tym zaraz on sobie da spokój. Więc tak, on da spokój, zrobimy sobie to zadanie, pójdziemy na kolejną wyspę i na kolejnej wyspie na pewno będą klocki do rozwalenia przez Bowsera. Tylko no chłopie, ogarnij się już może, co? Ile jeszcze? W ogóle trafiasz tym laserem tu? Nie. Zupełnie. Czy chcę to brać? O, no już stwierdził, że się uspokajam. I uspokoił się, tak więc lećmy. Wiecie co? Dobra, użyjmy sobie tego. O, zostawiłem wierniczek sobie, idealnie. Nie wiem, czy to miało sens, ale zobaczymy, dziwnie wyglądam. Jestem butem z helikopterkiem. What the hell? I chyba na samym końcu będzie klucz i jakoś tutaj bokiem się szło, po lewej stronie. Ja to tylko tak kojarzę, bo to przechodziłem. Ale zaraz się przekonamy. Jest kluczyk, dobra. A teraz... Nie mam przywalić? O, miałem przywalić, dobra. Hold items. Okej. No to teraz... Tutaj, tak, takim murkiem. Pszczółki będą. I teraz najgorsze, że jak chcę biegać, to muszę przycisk kliknąć, czyli o ten, ale po drodze jeszcze upuszczam klucz. Okej. No, dajesz. Mario! Przecież gramy w platformówkę, halo! Ślisko tu jest mimo wszystko, mimo że to jest zwykła powierzchnia. O, co to będzie? O, kotek Mario. Dobra, idealnie. Ale ja z tym pewnie się wspinać nie mogę. No oczywiście, że nie. To byłoby troszkę dziwne, jakbym mógł. Tutaj muszę uważać. O, dziękuję. Okej. No i co? I ostatnie proste, bo tutaj już tylko murek. Tak więc popędźmy. Tu jakieś kolejne itemy? Chyba tak. A, wiernicz... Nie! Ja się klucza... nie pozbywam, tylko uwaga na te kolce właśnie. Jakbym wpadł w kolce, to chyba bym kluczyk stracił i bym wszystko musiał od zera robić. Dobra, ej! Na luzie to zrobiliśmy, dziękuję. Zdobyliśmy ostatniego, piątego Katrzajna z tej wyspy. Key to the Katrzajna. I co, tam widzę już kolejną jakąś zamkiem. Wysepkę. I czy coś nam się tu otworzy? Cokolwiek? Chyba nie. A, po prostu, okej, mamy informację, tak, że zrobiliśmy całą wyspę. 24 katrzajny, to już jest ćwierć gry, to jest bardzo dobre. Tak jak mówiłem, to nie jest mega długa gra. Lećmy zatem na kolejną wyspę. Tam widzę jakąś zamkiem, ale chyba coś jeszcze jest po drodze, tak. Dobra, Leslie się zaraz pojawi za nami, albo przed nami, albo cokolwiek. O, jest, pojawiła się. No bo oczywiście, że nie będziemy tak pływać jak debile, jako kotek Mario. Zatem... Nie ten przycisk! Dobra, teraz. Sprint i już tam widzę, coś jest. Co to są za drzewka? A, to jest to. No dobra, sprawdzamy. Okej. Sprawdźmy. Why not? Jak jest taka możliwość, tam jeszcze coś jest w tle. Mam nadzieję tylko, że nie będę tego żałował. Sprawdźmy, co tutaj jest. O! Invisible Shard, dobra. Znaczy Invisible Star. Jaki shard? Okej, rozwalamy. Czy tu jest zasada, że muszę wszystkich rozwalić za jednym razem? Coś podejrzewam, że tak. Tak, musiałem rozwalić ich wszystkich, inaczej bym nie dostał Katrzarda. Jej! Katrzajna, sorry, czemu ja na to mówię shard? Może te małe kawałki to są shardy? Whee!
Dobra, super, dziękujemy. Dodatkowy Cat Shine jest już z nami, więc nie będziemy musieli tutaj wracać. No dobra, to było akurat po drodze. I co my mamy tu? O! No, poproszę. O, ty, Mario, jakżeś mi tu wskoczył od razu. Ty to zrobiłeś? Kliknąłeś, nie? Maluj, artysto. Od 7 boleści. Okej, niech będzie pan Boomerang, tylko że ja na razie oczywiście pana Mario Kotka biorę. Jak tam Bowser? Bowser rozjuszony. Zatem chodźmy od razu. Kurczę, właśnie pytanie, gdzie? Tutaj? Tu jest jakaś arena taka. A, tu będziemy z minibossami walczyć. Tylko oj. Czy gdzieś po tej stronie są pudełka może? Nie. Tu jest od razu arena. No dobra, to sobie znajdziemy te pudełka na luzie. Walkę mamy z kim? Z Boom Boomem. Chyba tak ty się nazywałeś, kolego. Tak, Clash with Cat Boom Boom. Okej, to nie jest nic złego. Szkoda, że muzyki nie ma, tylko dlatego, że Bowser nadchodzi. Ale Bowser nam nic nie zrobił. Z tym swoim laserkiem to tylko może się zrobić kupę, o tak, łagodnie mówiąc. Dobra, widzę gnoja, widzę go. Bowser coś tu robi? Nie, Bowser tylko tak lata za nim i nic więcej. Dobra, elo. Dziękuję za bitwę. Nawet te płomienie Bowsera nie trafiają nas tutaj. Nie docierają do ringu. Jest! Mamy kolejny Cat Shine. Clash with Cat Boom Boom. Czyli chyba będziemy z kilkoma tutaj bossami walczyć. Tu są te kawałki znowu do zbierania jak zwykle. Dobra, tu jest jeden, tu drugi na samej górze nad nami. Bowser mówi papa, tak, bo oczywiście on się boi. Tu królik. To będziemy na Leslie pływać, żeby tego królika złapać. Dobra, czyli tak. Pierwszy jest tutaj, widzowie. Tam królik jest. Już Leslie się pojawiła. Ej, Bowser, nie bij mnie, mały. Zobaczmy dookoła. Co i jak? O, no właśnie. Zobaczmy dookoła. Ej, ale ja jednego nie mam. Czy to oznacza, że gdzieś poza areną jest? Albo tutaj może to jest ten nad nami. Okej. Tutaj na murach, jak na razie... jak na razie nie widzę, ale może być też za latarnią... dla przykładu, czy coś... A, jest, na dole widziałem, dobra. Tu jest jeszcze jeden, okej, mamy wszystkie. Tutaj, tu na górze i tamten na dole. Będzie z głowy wszystko, więc tutaj tak. I czy uda mi się ten flink? Nie ten przycisk. Co jest? What the? O, no nareszcie. Nareszcie się udało. Kurde, już myślałem, że mi się nigdy to nie uda. Jakby mam puścić przycisk i tak dalej. Dobra, tutaj jest. Nie wiem, czemu przegapiłem na samym początku. Okej, 5 Cat Shine Shards. Mamy zrobione. To już dwa, czyli jeszcze co? Jedna walka pewnie czy z dwie z bossem. I co, i pewnie jakiś klucz do zdobycia czy coś? I don't fucking know. Tu chip sobie pływa, są znaki zapytania. My oczywiście tutaj wracamy, żeby się zrespiło nowe zadanie, czyli już na pewno jest tam, jak wrócę się. Tylko żeby ten chip nie zaatakował. Ej, nagle się to zmieniło, na moich oczach praktycznie. A, bo my musimy teraz się wspiąć. Dobra. Okej. Czy tutaj starczy? Ojoj, nie, to ja muszę od drugiej strony. Zupełnie od drugiej strony. Bo tu są balkony. Aha, dobra, teraz czaję. Tutaj są takie balkony i żeby nie było, że kotek Mario może wszystko, no to zablokowali mnie stamtąd. Muszę tutaj naciskać na te znaki zapytania, czyli... Czyli tu... Może też Bowser Jr. atakować chyba. Tak? Nie! Okej, tutaj jakiś item będzie, nie potrzebuję. Boję się za to, że zaraz Bowser będzie. Ujojojoj! Nie o to mi chodziło. Dobra. Karamba! Dobra. No, ktoś sobie jaja robi chyba. Jest, Jezu, udało się w sobie, mogłem od samego początku w taki sposób. Teraz tak, zaraz pewnie Bowser będzie rozjuszony, zaraz będzie znowu atakował. Pom, to jest ta ninja cała.
Dobra, zobaczmy, gdzie ona wyląduje. Tutaj, to jest bardzo proste. Nie ma czym się stresować tutaj. Wystarczy po prostu przeczekać na sam środek najlepiej. I w którymś kierunku. I to tyle, i to jest cała walka z nią, okej. Eluvina, dziękuję. Szkoda, że Bowsera nie było. Bo tak to bym sobie już zdobył tego Katshina po drodze. No i by Bowser poszedł znowu spać. Nie wiem, co on robi tam. No idzie spać, stary, idzie spać i tyle. Okej, tędy muszę teraz... O, właśnie. Mówiłem coś o starym, tak? Niech to się rozwali. No. Dobra. I wiecie co? Chyba najlepiej to będzie pogonić tego królika. Tylko niech jeszcze Bowser się pojawi. Dobra. Bowser się pojawił teraz. Jezu. Dobra, jak chłop zakręca, o. Oby mnie nie trafił, Bowser. Dajesz, królik, dajesz. Jest, mamy to, Katshine nasz. Dobra, to było chyba najrozsądniejsze, co mogłem zrobić. Ruins Rabbit Place, tak, no właśnie. Bowser oberwał, my mamy z bani. Czyli co, wracamy tu. Jak rozwalił Leslie. Okej? Okay. Czemu to jest zamurowane? Znaczy... Spoko, nasz pieniądze to tam... Teraz tutaj? Dobrze kminie? Chyba tak. No. Okej. O, no, Mario! Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, na luzie, na spokojnie. Po co ja się tak spieszę? Znaczy wiecie, to sterowanie czasem jest mylące. Zwłaszcza jak mam ruchy kocie naszego przyja... O! Możesz ty to rozwalić? A tam bomby są! Okej. Okay. Oj. No. Jest, udało się. A już myślałem, że się nie. Nie uda. Co to za arena? Final bout with cat boom boom. Znowu z boom boomem walczymy. To jest znowu to samo. Tylko, że. Właśnie, kolce. Dobra. A w sumie to nie będzie jakieś mega złe. Dobra. Ja się zagapiłem. A on się odbija od tych kolców. Okej. Dobra, niech się odbija bardzo, bardzo dobrze. Jak go uderza. I mamy to. Tylko, dobra, już myślałem, że jeszcze te kolce będą tak latały. Mamy to, słuchajcie. Więc użyjemy sobie zaraz znowu jeszcze tego kotka Mario. Najpierw weźmy sobie Katshina, super. Mówię, kotek Mario to jest najlepszy power up, jaki może być po prostu w tej grze. Teraz moje pytanie jest następujące. Gdzie jest jeszcze jeden Katshine? A, no tak, bo przecież Bowser jeszcze musiał mi rozwalić. Tylko... Okej. No to dobrze, to tak zrobimy. To najpierw się wydostańmy, a potem po prostu poczekam sobie, tak? Będę miał z bani. Czyli tu... Tu... I tu. I jesteśmy. Spoko. Ej, całkiem spoko zamysł na taką arenę. To jest więcej niż jakaś tam zwykła wyspa. Teraz tak, z tej strony, a Leslie oczywiście z tamtej musi siedzieć i nie czekać na nas, więc no cóż, przeczekajmy tą minutkę po prostu i zaraz się nasz ukochany Bowser pojawi. Stary wstał, stary się obudził, tak więc chodź Bowserze, walczmy nareszcie. Czekam, tam jeszcze są jakieś pudełka, widziałem. To będzie prościutkie, no co, no schować się tutaj za tym. Okej. Czekam, no dobra, i mamy to. Tak więc proszę cię bardzo, rozwal sobie to i dziękuję i bierzemy sobie Katshina i mamy już tą wyspę z bani. Który to już będzie? 27? 27 chyba Katshine. Złapię wszystkie normalnie jak Pokemony. I jest flaga, hej! Super. Nie, 31, to ja w takim tempie już to robię, że nie zauważyłem tego. Tam coś jest, widzę, jakieś platformy tutaj są. Nie wiem. Oj. Czaje!
Czaję, to są te... O, tylko że na tą nie zdążę platformę. One się ruszają. Okej. One się ruszają, te lodowce, i po prostu muszę się tak utrzymać. Zaraz pewnie tak, kolejny wypłynie. I Mario, po prostu już stój. Stój, Mario, weź tego Katrzajna i idziemy tam. Tam mamy jeszcze, widzę, jedną wyspę. Okej, ona wygląda... A, już wiem, tam są niewidzialne bloki. Tam jest fajna naprawdę wyspa, taka ciekawa. I dlatego tam są te bloki. Bo to jest na niewidzialnej platformie. Dobra, bo żebym tego nie przegapił też. Go with the flow. Okej, super, mamy to z bani. Ja nie lubiłem tego, trudziłem się z tym kiedyś. A tam jest taka wyspa zamkowa, nie lubię jej. Oj, będziemy się trudzić. I to będą dwie ostatnie wyspy. Na ten tutaj segment jakby. Więc lećmy sobie. 5 tutaj zdobędziemy. Katrzajnów. Yo, siema, widzieliście tak na chwilkę niewidzialne? Było. Nie rozwalaj mi tego, dziękuję. Weźmy sobie te power-upy. Oj, weźmy. Może tym razem Mario kwiatuszek? Chciałem powiedzieć Mario ognisty. No w sumie to jest też racja. Mario ognisty. Niechaj będzie. Gdzie tutaj są kolejne katrzajny? Te kawałeczki. Jakby, dobra, ja tam widzę kolejny. Tu na samym środku jest za przejście. Okej. O co tutaj chodzi? Wait, what? A, bo tędy mam iść. Ty, Spike jest! O, ty śmieciu. Jesus, bym kurczę spadł. I chyba tutaj... O, właśnie, tym mogę sobie sprawdzać drogę. No to ja dobry jestem. Tu nie ma żadnych dziur, tak podejrzewam. Ojojojoj. O, no dzięki, Bowser. No nareszcie się na coś przydałeś. I tu chyba, polecę na dół, ale nie warto jednak jeszcze. Zatem Mario Kotek jednak. Bo jednak ta platforma jest tutaj duża. Tam jest jeszcze jedno. Dobra, zobaczymy, jak coś to się cofnę ewentualnie. Ej, super, z powrotem jest. Nawet nie chciałem. Jak tutaj jest dalej? Tu chyba na środku już będzie koniec. Nie. A, bo tu jest to rondo takie. Okej. Spajka kolejnego tam słyszę. I tu mogę podskoczyć. A, tu już była na przykład dziura pomiędzy tymi platformami. No już ostatnie zostało. Mogę to rozwalić? Nie. Ale mogę was, o tak, rozwalić. Sorry, Spajki. Okej. I tutaj chyba jest sam skok już na dół. Tak, więc mamy to. A nie! Ominąłem jednego jakiegoś. Co jest? Ominąłem jakiegoś Katrzajna. Ja zdobyłem... O, w super momencie. W idealnym momencie wręcz. A tu jest zejście. Tu co, nie ma tu nigdzie? Katrzajna? Ja się wracam. Gdzie ja tu? Gdzieś na górze tu... Oh god, jest źle, widzowie. A nie, przecież pudełko. Dobra, Bowser, pudełko. A tylko, że ja potrzebuję się wspiąć. Oj. Dobra, szybko, lecimy. Fuck. Jakoś to tędy było. Ale poobrywam. Źle, jeszcze ze złej strony. Co? Na czym jest? What? Gdzie ja jestem? Tam jest Katrzajn. Oh god! Nie! Wszystko przez to, że nie miałem Mario Kotka! Co się dzieje? Co? Dobra. Poczekajmy może, na luzie. Co ty odwalasz, chłopie? Bowser. Karamba. Dobra. Gdzie są te opakowania, no, te pudełka? A tam są. No to nie, to ja chcę, żebyś ty mi tutaj to zrobił, chłopie. Dajesz. Nie wiem, czy dobrze zrobię. Rozwalił? No nie rozwalił! Why? No Bowser!
No nie odwracaj się! O, wow. Ale źle stajmowałem to wszystko. Same błędy popełniłem w tej walce z nim. Fakt, nie oberwałem, ale wszystko źle, w złym czasie wszystko. Nie wiem, to zmaściłem, to jest najgorszy błąd, który zrobiłem do tej pory grając w Bowser's Fury. Wszystko źle zorganizowałem. Ja myślałem, że te pudełka, wiecie o które pudełka chodzi teraz, przy których tam stałem, te Bowserowe tam z tyłu, ja to nazywam pudełkami, jakby ktoś jeszcze nie zauważył. Myślałem, że one gdzieś tutaj są, a nie tam za latarnią. No ja nie wierzę w to. Dobra, Mario Kotek, bo ja się już tutaj nie bawię z tym, nie chcę się bawić. Chcę to wziąć po prostu, już mieć to z bani i przejść do kolejnego wyzwania. Wiatraczek sobie odpalę, bo jest mi gorąco. 5 Cat Shine Shards. Mamy to, lecimy, nie ma co marnować czasu, bo kurde, już zmarnowałem tutaj walką z Bowserem. Mamy jeszcze do zrobienia kilka tutaj wyzwań na tym, nie wiem, no na tej wyspie, mogę tak powiedzieć. Co to są za jakieś stworzenia? A, Super Mario 3D World one są, no tak. Pamiętam te wodne plansze. Dobra, wróciliśmy na kolejną tutaj wyspę. Tak, i teraz możemy jeszcze tam wrócić. Będzie kolejne wyzwanie przed nami, więc tam chyba jeszcze dwa katszajny do zdobycia? Chyba jakoś tak. Excellent, powiedział Mario. No i co mamy tutaj? A, Blue Coin, dobra, czyli znowu na czas. Okej, okay, już znamy mniej więcej trasę. Nawet te coiny będą nam pomagać. Zatem tu. Okej. Teraz na górę. Oby tych spajków nie było. Dobra. No już tutaj jesteśmy ekspertami, weteranami, chciałem powiedzieć. Tego wyzwania tutaj. No, ale precyzja, Mario, precyzja. Bo bez tego to będzie ostre szambo. Wiecie, ja tym Mario Kotkiem mógłbym trochę szybciej to zrobić. Dobra. Jest, udało się. Mógłbym trochę szybciej, ale wolałem nie spaść na przykład. Tak dla przykładu, no nie wiem, jakby... O! No, teraz mi dajecie Invisible Star, serio? Czy to jest do odebrania znowu w tym samym miejscu, czyli na samym środku? A nie, nie jest na samym środku, ale dobra, na jedno wyszło. Czemu ja dostałem Invisible Star? Why? No nieważne. Dobra, czyli co? Robimy sobie to, zdobywamy i jeszcze jedno zostało nam zwykłe wyzwanie tutaj do zrobienia. Mam nadzieję, że nie klucz, tylko coś innego. Bowser, no jeszcze nie wstał. Stary jeszcze nie wstał, więc mamy okienko czasowe, żeby zrobić zadanie. Tu. Zatem wracamy tutaj. No. Czemu się nie zalicza to? No jestem tu. No, albo musiałem wyjść. Okej. I teraz idziemy tu i... Mamy. Dobra, hurry, watch your step. Okej. A, to będzie na czas. Dobra, to nawet może i lepiej. To jest tutaj, czyli... Tu po lewej. Okej. A jednak się uda! Już miałem powątpiewać, zwłaszcza jak myślałem, że spadnę. A jednak się udało! Katrzeń zdobyty, dobra. Czyli jedyne, co tutaj zostało na tej wyspie, to właśnie, idealnie, Bowserze, jak ja na ciebie czekałem. No dobra, za to, że wcześniej mi się to nie ułożyło, to teraz nagle się układa. Wszystko zrobiliśmy, Bowser idealnie jest tu potrzebny, żeby to rozwalić. Tylko jak mam się ustawić? To chyba po prostu o tak. Z której on strony? Z tamtej. Tam jest centrum mapy po prostu. 36 katszajnów. No to już jest bardzo duży progres, widzowie. Dzisiejszy odcinek na pewno jest dłuższy niż poprzedni. No i mamy to. Jest Bowser. Furia Bowsera. Chodź tutaj, stary. Dawaj, rozwalaj. Okej. Teraz jak chyba to się cofnę, to już będzie git. Oczywiście. O Jezu, ale prawie na mnie ogień spadł. Jakiś Blast the Fury Blocks. Mamy to. I się Bowser Junior z nami cieszy. I trzecia, kolejna wyspa zrobiona. To już jest ogółem chyba szósta z tych jakby głównych, tak? No to jak 6 wysp, no to 30 katszajnów, bo 6 razy 5. I jeszcze 7 po prostu dodatkowych. Dobra, żeby nie marnować czasu, lecimy dalej.
Nie marnujemy czasu nie dlatego, że o, bo chcę szybko odcinek skończyć, tylko dlatego, że Bowser. Tylko dlatego. Co my tu mamy? Tu chyba się jakoś kiepsko wspinało. Make the lighthouse shine. Ojoj. Ojoj. No dobra. Jaka muzyka, to bardziej do Mario Odyssey pasuje. Tam jest... O, super. Chciałem powiedzieć, że tam jest jakaś wysepka. Ojojojoj. Po co ta rura? Chyba nie mam skorzystać. Okej, coś tutaj będzie jeszcze? Albo tam, żeby nie było, że przegapi... Oczywiście, że tam... Jak idealnie. Oczywiście, że przegapiłem. Debil jestem. Jest pierwszy kawałek. Dobra, czyli tutaj musimy te kawałki zdobywać. Tylko teraz, żeby Mario mi tutaj doleciał. Ledwo! Tu, czy chcę skakać? Może nie? Okej, tu na górę. Zobaczmy dookoła. O, no właśnie. Trzeba eksplorować, widzowie. Oj. Co ja robię tu? Jakie tutaj ruchy? What the hell? Jakie tutaj, co te jacy są wrogowie? Co jest? Jak ich tam rozwalę? To jest w ogóle lód, ja chodzę po lodzie. No, ale najgorsze jest to, kiedy Mario właśnie zaczepia się ściany. Tędy nie. Tędy. Mario zaczepia się ściany. Czy już Bowser? Czy ktoś sobie jaje robi, czy już pogoda się zmienia? Dajcie mi dokończyć grę. Chociaż jedną sekwencję. Nie, jeszcze nie Bowser. Że ściany się chwyta, bo jest Mario kotkiem, a chce na przykład polecieć gdzieś. Czy tutaj coś? No. Okej. Tu. Ojojojoj. O, to się udało. Ja myślałem, że się nie uda. Jeszcze gdzieś ostatni. Tu nigdzie żadnej wnęki, nic. Jesus. Okej, tylko trzymaj się Mario. Wejdź tutaj do tej wnęki, żebyś... Tak, spoko, żebyś mógł się odbić, dobra. Okej, teraz wróćmy się. Okej, mamy to. Czekamy na Bowsera. Czekamy na ruch ze strony Bowsera, niech śmieć tutaj... się pojawi i wtedy weźmiemy sobie tego Katrzajna. Idealnie się złożyło, idealnie. Co tutaj mamy przy okazji? Możemy sobie zobaczyć, póki jeszcze Bowsera nie ma. No, bo już nie mam kręciołka tego wierniczka. Nieważne, jest Bowser. Nie lubię tego segmentu, tu wszystko jest zimowe. Czemu to jest wszystko zimowe? Kurde, gorzej mi się po prostu steruje, zwłaszcza Mario kotkiem po zimowym terenie jest źle. Ale dobre jest to, że zdobyliśmy kolejnego tutaj Katrzajna i Bowser się dopiero obudził i Bowser już poszedł. To co widzicie, i to już chyba nie pierwsze mamy na mapie, to jest, żeby ścigać się Leslie, to tam przeskakiwać po prostu chyba na czas. No i teraz co powinienem zrobić? Teraz powinienem stąd iść. Po prostu iść zrobić kupę. Jeszcze dwa musimy znaleźć. Dobrze. Chyba, że z tego skorzystamy? Jesus. Jak ja lecę długo. Okej. O, jak się Leslie pojawiła idealnie. Chcemy? No dobra, no. Jak mamy, to zróbmy to od razu. To jest coś na czas, widzę. 20 sekund. Czy damy radę? I tak wolałem z tego skorzystać i to zrobić, ponieważ musi nam się załadować znowu tam kolejny quest. Szkoda, że kamera mi się nie zmienia sama. Fuck. Muszę tak dodatkowo palcem tutaj poprawiać. Hej, łatwiutku. Harry's Light Through the Sky. Mamy to, widzowie, zrobiliśmy to. 40 katrzajnów. Czyli jeszcze tam mamy 3 do zdobycia. Czy chcemy od razu sobie wziąć tego ringa? Niby możemy. Jak już jesteśmy.
Okej, to jest w tym kierunku, dobra, nie chcę patrzeć na trasę. Szkoda, że troszeczkę słabo zacząłem. Dobra, 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 i to jest gdzieś tam na górze. Co jest? Co to jest? Dobra. A, bo to tu jest! A to ja musiałem tak przeskakiwać jak debil? Chyba nie. Hurry, swim, swim and slide. Szybciutko, kolejny raz. I tu już chyba nic po drodze nie będzie, bo tak, wróciliśmy do tych pierwszych. Mhm, do tych pierwszych wróciliśmy. Tam jest, żeby powtórzyć, tu nic nie ma, tu zrobiliśmy. Jakby nie chcę też teraz na siłę szukać tych dodatkowych sekwencji. To co już zrobiliśmy, to jest odznaczone tak ptaszkiem. Tu coś jest po lewej, ale to chyba tylko monety. Nie będę teraz tego sprawdzał. No to chodźmy, chodźmy tutaj. Jeszcze mamy dwa katrzajny i jeszcze trzeci za rozbicie boksów po Bowserze. Pytanie brzmi tylko... Łup! Gdzie są te boksy? Żebym w razie czego mógł zejść. Fly through the frost. Joj, joj, joj. A, to coś na czas znowu. Mhm. Mhm, dobra. Przetestujmy. Czy tutaj z prawej strony dam radę? Okej. Okej. XD. Po prostu XD i tyle. Zrobiliśmy to. Nice. Zrobiliśmy, mamy z bani. Ale moje pytanie jeszcze jest następujące. Gdzie są boksy? Gdzie są boksy Bowsera? Gdzieś tutaj? Bo muszę je znaleźć, bo no, no tak mimo wszystko on się zaraz zdenerwuje. Chyba nie tutaj. Tu monety. Tutaj są. Okej, okay, okej, okay, to zaraz Bowser będzie, to akurat skonfrontujmy się z nim. No dobra, stary wstał. Wkurzył się. Dajesz, Bowser. Zapraszam cię bardzo serdecznie. Sieknij tutaj ogniem. Okej, okay, i my się chowamy, ukrywamy. Rozwali to? Oczywiście, że rozwali. Excuse moi? O, żeby na mnie to nie spadło. Czy to może rozwalić? Nie! Joj, joj, joj. No, o, dobra, dobra, dobra. Nawet jak już straciłem Mario Kotka, już trudno. Jestem zdziwiony, że to nie rozwaliło za pierwszym razem. Może ja się źle ustawiłem, czy coś. Blast the Fury Blocks. Mamy to. Fury. Fury. Mamy to, więc zostało nam już tylko tutaj jedno zadanie, tylko muszę się stąd wydostać. O, Mario, nie rób mi, whee, tylko chodź stąd. O, jest Leslie. Dobra, tylko chyba zadanie się nie zresetowało jeszcze. Jesus, to pływanie. Jezu, ten lód. Ach, przyczepność tracę. Wolę Mario Kotka. O, tu coś jest na czas. To zaraz sobie zrobimy po drodze, bo jeszcze teraz jak zrobię zadanie i o ile nie będzie ono mega długie, no to... Halo. Zaliczy mi tą wyspę, czy nie? Jest, dobra, jestem na wyspie, czyli muszę zsiąść z Leslie, żeby zaliczyło wejście na kolejną wyspę. Jeżeli to zadanie, co teraz zrobię, nie będzie mega długie, to jeszcze tutaj mogę zrobić tą czasówkę. O, to jest Luigi, czy tam Luigi? Znaczy nie, to nie jest Luigi, to jest po prostu jakiś atramentowy Luigi zły. Okej, okay, okej, okay, gonimy śmiecie. A, przecież on jeszcze może bić. No tak. To... Na luzie. Okej. Okay. Dobra. Co to jest za... O, okej, okay. Chciałem zapytać, co to jest za przycisk, ale w sumie nie potrzebuję tego. Może to było z tą czasówką, żebym sobie jeszcze raz ewentualnie zrobił. Mamy to! Słuchajcie, czwarta wyspa już w tym odcinku zrobiona, ale tak, podejrzewam, że to będzie znowu właśnie jakaś taka czasóweczka. Tam jest czasówka, którą chcę zrobić. O, i jeszcze item jest dodatkowy. Chciałbym bardzo dostać Mario Kotka, bo no niestety Mario Kotków mam akurat najmniej. Po prostu nie będę... No. Chciałem powiedzieć, że nie będę się przymierzał do trafienia w cokolwiek, co będzie, to będzie. No, ale Invisible Star jest akurat teraz dla mnie bez sensu. A tu jest arena, to nie jest czasówka. No to przecież Bowser tutaj przywali. Ja też przywalę zresztą, żeby nie było, że tylko Bowser odwala brudną robotę.
I co? I chip, chip tam, jeszcze ty chip, chip walni. A bo ty jeszcze musisz te kulki. Jak z kulki przywaliłem mu! Serio muszę tutaj. A? A bo tam jest chip, chip, dobra. Ale z kulki chip, chipowi przywaliłem. Widzieliście? Dobre to było. No to co widzowie, słuchajcie, no mamy już 45 katrzajnów. Bardzo duży progres dzisiaj. Slippery Skirmish. I teraz czekamy już właściwie na ruch Bowsera, tak. Podpłyniemy sobie tam pod ten Gigabel. Chwilkę na niego zaczekamy, więc słuchajcie, no po prostu już, nie wiem, zrobię jakieś cięcie i tyle. Dobra, Bowser się budzi w końcu, stary wstaje. No, bardzo ładnie nam idzie tutaj ta podróż. Kurde, no, nie jest jakoś mega ciężko, aczkolwiek jeszcze jakieś mocniejsze wyzwania na 100% będą. Oj, zdecydowanie. Dobra, jesteśmy gotowi, więc Catbella bierzemy sobie i idziemy do walki. Stawaj do walki. O tak, duży Mario, duży kot Mario. I jak będzie wyglądała walka? Czy zmieni się moveset Bowsera? Ja szczerze tego akurat nie pamiętam. Przekonajmy się, Giga Mario Chat skakuje do walki. O tak. Ale mu pasek zdrowia poszedł do dołu. Dobra, czy coś się zmieni? Okej, okay, okej. Okay. A zmieniło się! Ooo, jak on skacze! Jaki zwariowany! Dobra, takie bączki robi, jak Spike ze Spyro. Zas, jest ciężko. Dobra, dobra, ale już po tym chyba wraca do swoich standardowych ruchów. Ten mały Bowser jak jeszcze lata! Czyli co, ty z lasera pewnie, tak? Okej. Okay. O, górą, dobra. Tym razem. To czekam, tak, zaraz od góry zaatakujesz. No i proszę bardzo, jak oberwał ładnie. Co to zaraz, to jest koniec? Przez to, że zrobiłem wszystko praktycznie, wszystkie katszardy. I, znaczy katrzajny i móc obniżyłem HP, to... To jest wszystko z tej walki? Wow! Jestem zdziwiony, że aż tak dobrze nam poszło. Pff, dobra, panie Bowser! Czyli druga faza skończona to była druga walka i wiecie co to oznacza, że zrobimy sobie jeszcze kolejne wyspy i to będzie już finałowa walka z nim, pokonamy go. Potem robimy maksimum gry, czyli zbieramy resztę katrzajnów i jeszcze raz robimy trzecią walkę. Jakby ta czwarta walka jest jeszcze raz trzecią walką. Bowser Jr. chce coś powiedzieć. Nie mogę uwierzyć w to, że znowu uciekł. Chodzi mi o to, że no, mój tata jest najlepszy we wszystkim. Oczywiście wie, kiedy jest czas na to, żeby się poddać, no po prostu odsapnąć. Hehech. Wychodzi na to, że ten Gigabel jest znowu w atramencie. Dobra, potrzebujemy więcej katrzajnów. Być może więcej znajdziesz w tych miejscach, w których już byliśmy. Chodźmy, zobaczmy. Dobra, słuchajcie, czy są nowe... Nie ma! O, to jeszcze go nie pokonaliśmy. To jeszcze raz muszę z nim zawalczyć. Okej, to jeszcze on się nie poddał. No dobra, no to czekam na Bowsera w takim razie. No tym razem musiałem troszeczkę dłużej na niego poczekać, bo on zupełnie zapadł się pod ten atrament. Dał troszeczkę wytchnienia faktycznie, ale to mi nie szkodzi, jakby... To tak czy siak, dobrze nam całkiem idzie w tym Bowser's Fury, wszystko praktycznie zdobywamy. Na pewno coś mogłem pominąć z jakiejś pomniejszej wysepki, ale trudno. Okej, już chciałem powiedzieć, że chcecie mi powiedzieć, że jednak nie mogę z nim zawalczyć? Mogę, tylko po prostu nie dobiłem go do końca. Po prostu walka się zakończyła po drodze. Jak teraz go ubiję mocniej, to ja myślę, że już będzie po wszystkim. Będę miał kolejne tutaj wyspy do odblokowania. Połowa życia, nieźle. To, co jest najgorsze, to... O. On teraz będzie właśnie tak się rolował. O Jesus! Co ty chłopie robisz? Co ty robisz? O. Jak wykręcił, wypędził do przodu. Dobra, tam zostawił dużo atramentu. Okej, będziesz strzelał laserkiem, dobra. Czy jak to się ukryje? Chyba dam radę, ja nawet jak nie, to trudno. Uff, super, idealnie. To teraz czekam na jego ten ostatni ruch. Skaczesz, chłopie. Prościutko! Tylko pytanie, czy to starczy?
bo nie mogę go bić bardziej. Chyba. A nie, mogę niby, ale... A, to by nic nie dało. Dobra, szybko, Mario. Kotek, wracamy. Oj, oj, jak on wyleciał. Jesus! Jakich on... Jakich on ruchów używa? Dobra, dobra, już po robocie. Okej, okay, kolejny ruch będzie tym ostatnim. Dajesz laserka. O, tylko źle zrobiłem. A nie, dobrze. Nie trafi. Haha. Ha. I zapraszam. Zapraszam tutaj nade mnie. Proszę powiedzcie. Jeszcze? No naprawdę! Ile? Ile on ma HP? No ile on ma naprawdę HP? Dobra, szybko. Biorę. Mariowego Catbella. To jest jakiś żart z tym, ile on ma HP. Ja powinienem mu teraz tak przywalić. Dobra, już poczekam. Gdzie odlatujesz? Aż tam. No dobra, no to już walnij tym laserkiem. Nic mi się takiego nie stanie, przynajmniej mam taką nadzieję. Okej, widzę, że nie. Z takim paskiem HP! No naprawdę, czemu to musi tyle trwać? Ale widzicie, tym razem trzy razy z nim walczę i nie odpuścił. Nie odpuścił, chciałem się podrapać po ramieniu, już myślałem, że wszystko zbani. Dobra, mamy to, rozwalony chłop. Teraz to już jestem pewien po prostu, no cały pasek trzeba mu zdejmować. Myślałem, że nie wiem, on jakoś przy połowie paska stwierdzi, że a, nie chce walczyć i że później jeszcze wróci. Dobra, mamy to. Kolejna sekcja będzie już otwarta przed nami. Będzie naprawdę bardzo dużo tutaj jeszcze do zrobienia. Widzicie tą tęczę jako kotek? Ale to było fajne. Dobra, super. Mamy to, widzowie. Och. Idealnie. Otworzyła się kolejna ważna dla nas sekcja. Możemy Leslie podpłynąć tutaj na tym statku, na tym wraku w sumie. I już widzę, ile tam jest wysep. Jezus, ile to będzie do robienia. Będzie bardzo dużo. Okej, okay, coś Bowser Jr. Myślałem, że może tym razem się zmieni, okej. Ale oczywiście nie zmienił się. Dobra. Musimy przedostać się przez ten wodospad i znaleźć więcej katrzajnów. I patrzcie teraz, jaka duża sekcja. Praktycznie nawet nie, że sekcja mapy. Tyle się odblokowało. Mamy tak naprawdę tutaj jedną wyspę. I tutaj mamy jedną wielką, taką dużą wyspę. To ciemne, ciemny niebieski, to przez to nie możemy pływać, przez jasno niebieski możemy. Czyli tak właściwie tutaj, wszędzie tutaj możemy. No dobra, moi drodzy, ale jak na razie kończymy sobie dzisiaj tą fajną kolejną przygodę w Bowser's Fury. I dzisiejszy odcinek był naprawdę, no przekozacki, był dłuższy, cięższy, było więcej przygód niż ostatnio, tak więc ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i hej, hej!